I witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear. A w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak zainstalować samoloty na różne sposoby, tudzież z oficjalnego hangaru FG Addons, albo po prostu samoloty pobrane z internetu, bo tutaj była prośba, żeby taki odcinek nagrać. Widzę, że wciąż są z tym problemy, a sprawa jest dosyć prosta, ale nie mam jakby dedykowanego odcinka pod to, więc nagrywamy o tym. Dobrze. Teraz mam po prostu zainstalowaną instancję FlightGeara, gdzie nie mam żadnych samolotów dodatkowo zainstalowanych, tak? Takie coś zobaczycie zaraz po instalacji FlightGeara. Pierwsza rzecz to oczywiście dodanie oficjalnego hangaru, co jest tutaj najprostsze i dostaniemy wtedy mnóstwo samolotów do wyboru. Możemy sobie pójść tutaj w przeglądaj i udostępnia nam się przycisk dodaj domyślny hangar. Inaczej też można wejść w dodatki. Tu też widzimy, że oficjalny hangar nie jest jeszcze zdefiniowany. Aby go dodać, kliknij tutaj. To jest to samo, co tamten przycisk. Możemy tu sobie kliknąć. Tak, i widzimy, że domyślny hangar został dodany. Tak samo jak wejdziemy tutaj teraz w samoloty, przeglądaj. To już mamy całą listę z samolotów i możemy sobie tutaj wskazać coś do instalacji. I to nam się będzie tutaj kolejkować i instalować. Jak się pobierze, to mamy to już tutaj też w samolotach zainstalowanych. Tutaj już jest zainstalowany i możemy tym latać. I jak pójdziemy sobie jeszcze dodatki, to zobaczymy, że po prostu taki hangar, to jest inaczej mówiąc plik XML wystawiony gdzieś w internecie. Tak, tu mamy jakiegoś FTP-a z plikiem katalog XML. No i po prostu w tym pliku, jak sobie otworzymy taki plik w przeglądarce, to zobaczymy, że tam jest zdefiniowana cała lista samolotów, które możemy po prostu pobrać. I w ten sposób też tutaj możemy sobie dodać kolejne takie hangary, tylko oczywiście musimy mieć źródło tego hangaru, czyli też po prostu gdzieś ktoś musi wystawić takiego XML-a, żeby móc sobie tutaj dodać kolejny taki hangar i tak dalej. Tak? I tych hangarów możemy tu sobie dodawać ile chcemy. Chociaż ja nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś wystawił inny swój hangar poza oficjalnym z FlightGear. Oczywiście są hangary, ale jako taki zbiór samolotów, ale jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś wystawiał plik katalog XML, żeby te samoloty sobie łatwo móc pobierać, a szkoda. Ale może ja mało wiem, może gdzieś są, jeżeli znacie takie hangary, to możecie podesłać linki w komentarzach. Także najprostszy sposób dodawania samolotów jest właśnie poprzez oficjalny hangar. Ale zapewne bardziej też Was interesuje, jak zainstalować sobie customowe samoloty, czyli takie pobierane po prostu z internetu i jak je tutaj wrzucić do tego FlightGeara. Tak więc najpierw stwórzmy sobie katalog, w którym to będziemy przechowywali wszystkie nasze pobrane samoloty z internetu. To może być dowolna lokalizacja, katalog też może się dowolnie nazywać. Ja tutaj korzystam z pewnej ścieżki, gdzie tutaj FlightGear tworzy sobie katalog C-Users, nazwa Twojego użytkownika FlightGear i tu jest jeszcze Downlands. Taki katalog tworzy sam FlightGear, ja tutaj sobie dodaję nowy katalog na swoje własne rzeczy, które pobieram z internetu, jak właśnie scenerie, jakieś dodatki. Tu sobie stwórzmy też nowy katalog, gdzie będziemy trzymali swoje wszystkie samoloty. Na przykład będzie to nazwa Custom Aircrafts. Oczywiście nazwa, jak mówiłem, może być dowolna, to nie ma znaczenia. No i tutaj będziemy sobie trzymali wszystkie samoloty. Teraz musimy rzeczywiście też wiedzieć, skąd pobrać dane samoloty. Tutaj już musimy sobie sami poszukać. Ja na przykład omawiając dany samolot często podaję linka też, skąd go pobrać, jest po prostu w opisie pod filmem. No i na przykład ostatnio latam Concordem i też nagrywam filmy o Concordzie, więc zobaczmy sobie, jak zainstalować ten samolot. Tutaj na GitHubie mamy właśnie repozytorium do pewnego customowego Concorda. Jest, jak mówiłem już w filmach o Concordzie, dużo lepiej wykonany, jeżeli chodzi o kokpit. Także tutaj, jak widzimy, nie mamy żadnych innych opcji ściągnięcia, nie mamy release'ów, mamy tylko code i musimy użyć po prostu tego przycisku. I tutaj mamy Downlands Zip. Jest to najszybsza chyba opcja do pobrania danego samolotu z GitHuba. Tu po prostu pobieramy cały kod źródłowy z danego repozytorium. W tym wypadku jest to samolot, tu może być, oczywiście w GitHubie może być trzymany dowolnie inny kod źródłowy czegokolwiek. Tak, mamy teraz pobieranie. No i wskazujemy sobie nasz katalog. U mnie to będzie właśnie ten katalog Custom Aircrafts, który sobie stworzyliśmy przed chwilą. I tu sobie to zapiszę. No i to mi się teraz będzie chwilkę pobierać. I tutaj też jest inna opcja pobierania
kodu źródłowego z Gita, jest to po prostu sklonowanie sobie całego repozytorium. Tutaj też musimy mieć narzędzie Git zainstalowane w systemie. Ja tego nie będę pokazywał, dlatego że już zrobiłem o tym odcinek, jak to robić. Jest to ten odcinek 30, więc odsyłam do niego. Dzięki temu będziemy mogli sobie, jeżeli sobie to będziemy klonować repozytorium, to będziemy mieli łatwą aktualizację takiej paczki, dlatego że wystarczy wtedy jedną komendą git pull na danym katalogu zaktualizować cały samolot. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o Concorda, to jak zobaczymy, on był ostatnio aktualizowany w 2019 roku, więc już no, 2 lata temu, więc tutaj raczej nie spodziewałbym się aktualizacji, więc zwyczajnie pobranie zipa powinno nam wystarczyć, dlatego że ten samolot raczej często aktualizowany nie będzie, jak już w ogóle może nie być aktualizowany. Dobrze, paczka się pobrała, możemy przejść do katalogu, gdzie to pobraliśmy. Oczywiście jest to nasz Custom Aircrafts. Otwórzmy to sobie i rozpakujmy Windowsowymi metodami. Przeciągamy po prostu katalog z paczki zip do naszego katalogu Custom Aircrafts i rozpakowuje się. I tutaj widzimy kolejną ciekawą rzecz, o której musimy pamiętać, że nie zawsze nazwa katalogu po rozpakowaniu, zwłaszcza jak używamy tutaj Download Zip, nie zawsze jest prawidłowa taka nazwa katalogu. Tutaj widzimy, że właśnie nie jest prawidłowa, bo powinna być sam nazwa Concord. Skąd to wiem? Bo dokleja mi się myślnik nazwa gałęzi z Gita. Tutaj mamy tą gałąź, jest to gałąź master i tu też mamy master. Jak widzimy jakieś master, main, takie rzeczy, to pamiętajmy, żeby to usunąć. Dajemy F2 i usuwamy myślnik master i zostawiamy samą nazwę. Przeważnie jest to nazwa po prostu samego samolotu. Podobnie sprawa się wygląda tutaj z innym samolotem. Jest to Embraer. Tu też macie linka do GitHuba, gdzie można sobie tego Embraera pobrać. Ja też już robiłem odcinek o Embraerze. Tam też jest link do pobrania co do tego samolotu. No ale możecie też sobie po prostu przepisać albo wyszukać po prostu taką nazwę na GitHubie, bo tu macie też szukajkę. Ok, i tutaj na przykład mamy też opis, także czytajmy readme, jeżeli jest. Tutaj akurat nie ma readme sensownego, ale tu akurat jest i jest wielkimi literami napisane, żeby usunąć właśnie z nazwy katalogu taką doklejkę myślnik YV, myślnik master. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu samolot się nie uruchomi prawidłowo, będziemy mieli błąd przy uruchomieniu. Także czytajmy readme, po to ono jest. Także to nam się zadzieje, jeżeli tutaj teraz ten samolot sobie pobierzemy jako Downland Zip, ale tutaj jak widzimy, ten samolot też udostępnia, czy też autorzy tego samolotu udostępniają releasy i jeżeli są releasy, to polecam ściągać releasy, a nie tutaj Downland Zip. Chociaż ja sam korzystam najlepiej tutaj z klonowania Gita, bo jest mi wtedy łatwiej aktualizować taki samolot, a tutaj widzimy, że on jest wciąż aktualizowany i aktualizacja ostatnia była bardzo niedawno temu, 21 godzin temu, więc jak widzimy, samolot żyje i jest rozwijany. No ale na potrzeby tego filmu ja sobie ściągnę po prostu release'a gotowego i to całkiem świeżutkiego. Jak widzimy po dacie i tu na końcu przeważnie mamy parę linków do pobrania. Nas interesuje przeważnie jakaś nazwa samolotu.zip. Jak jest source code, to raczej tego nie pobieramy, tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy tutaj sam samolot. Pobierzmy to sobie teraz. Tutaj tak samo pobiorę to sobie do mojego katalogu Custom Aircrafts. No i teraz musimy chwilkę poczekać, aż to się pobierze. I paczka pobrana, więc idziemy do tego katalogu i widzimy, że mamy kolejnego zipka do rozpakowania. Tu starego Concorda, znaczy paczkę z Concorda możemy usunąć. Tutaj też to sobie otworzę w nowym oknie. Przeciągamy z zipa do naszego katalogu. Rozpakowuje się. Tu mogę pozamykać parę okien. Tak, i kolejny samolot pobrany. Tutaj jak zobaczymy, już nie mamy w nazwie myślnik tam YV. Co tam było? Tak, i myślnik master, tak? Tego już doklejki nie mamy, a to dlatego, że skorzystaliśmy właśnie z release'a. I dlatego polecam właśnie pobierać release'y, bo wtedy nie ma tego problemu, że trzeba coś tutaj usuwać. Jak pobierzemy sobie tą paczkę, to już widzimy w nazwie zipa, że jest ten myślnik YV, myślnik master. Wtedy musimy to usuwać.
I pamiętajmy o tym, ściągając też inne samoloty, bo to też może być tutaj doklejany przeważnie master, tak jak widzieliśmy to w Concordzie. No i wracając do naszego katalogu, teraz też musimy usunąć sobie zipy. No i mamy nasze dwa samoloty, tak? Tutaj mamy ich też zawartość. No i teraz mając FlightGeara, tutaj jeszcze tych samolotów nie widać, bo musimy sobie teraz wskazać nasz katalog, w którym te samoloty są zainstalowane. Dlatego idziemy sobie w dodatki. I tutaj mamy dodatkowe katalogi hangarów samolotów. Dodajemy sobie tutaj przyciskiem dodaj. Idziemy do naszego katalogu, gdzie mamy te samoloty, czyli nasz Custom Aircraft. Wskazujemy po prostu ten katalog. Nie wskazujemy konkretnego samolotu, tylko katalog, gdzie siedzą wszystkie nasze dodatkowe samoloty. To w zupełności wystarczy, także w zasadzie robimy to raz, dzięki temu, że trzymamy wszystkie samoloty w jednym katalogu. Idziemy w samoloty i voilà, mamy nasze dwa samoloty pobrane. Jest Concorde, jest Embraer. Tu niestety jest pewna przypadłość, że na przykład Embraer mi się rozdwaja, tak? Mamy dwie pozycje Embraera, a to dlatego, że jak samolot ma tu jakieś opcje, więcej opcji do wyboru, różne modele samolotów, to widzimy, że tutaj na przykład Copilot dla Dual Controls mi się rozdwoił jako druga pozycja tego samolotu. Niestety jest to częsta przypadłość samolotów pobieranych z zewnątrz, jako tam dodatkowe paczki zip. Próbowałem, szukałem rozwiązać tą kwestię, jak sprawić, żeby te samoloty się nie rozdwajały na dwie pozycje, ale niestety nie udało mi się jak do tej pory. Jeżeli ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu, żeby te samoloty customowe nam się nie rozdwajały na dwie pozycje, to bardzo proszę o komentarz, jak to sobie naprawić. A ja w międzyczasie może też będę szukał jakiegoś rozwiązania. I tutaj mamy Concorda jednego, a to dlatego, że tutaj akurat Concord nie ma tu żadnego selektora do wyboru jakichś tam dodatkowych opcji, więc jest tylko jeden na pozycji na naszej liście. No i teraz mając samolot, możemy już sobie tak nim latać. No a co do customowych samolotów, to jeszcze chciałbym Wam tutaj pokazać tą stronę. Jest to moje niedawne odkrycie, gdzie mamy tutaj pewną stronę po francusku, gdzie mamy pewne dodatki do FlightGeara, jak i też Explaina, chociaż Explaina, tak, tu jest też Explain, ale nas tutaj będą teraz interesowały dodatki do FlightGeara. Także tu mamy hangar FlightGear i widzimy pewne samoloty, całą dużą listę samolotów do FlightGeara. Tutaj niestety większość tych samolotów jest już dosyć stara, to jest na przykład ten jest z roku 2015, ostatni update, ale jeżeli ktoś by chciał, też można tutaj sobie popobierać te samoloty, chociaż ja tutaj Wam to pokazuję tylko dla jednego tutaj samolotu, Cessna Citation X. I tu jak widzimy, jest to dosyć świeży samolot, jeszcze z tego roku, 2021, ostatnia aktualizacja i co ciekawe też brał Polak udział w rozwoju tego samolotu. Tu mamy po francusku jakieś merci, tak, podziękowania dla Szymona Acedańskiego bodajże. Tutaj nie mam polskich znaków. Tu mamy nawet linka jakiegoś, tak, podziękowania dla pana Szymona za wkład w ten samolot i tak jak sobie zobaczymy, mamy parę screenów i na końcu mamy pobranie tego samolotu. Ja go sobie też pobiorę, 65 MB. I też go sobie oczywiście pobieram do tego katalogu, gdzie trzymam wszystkie samoloty. No i musimy poczekać, aż mi się paczuszka pobierze. Tutaj właśnie ten samolot jest dosyć fajnie zrobiony, jest dosyć dobrze zrobiony, dobrze rozbudowany. Systemy działają, chociaż też długo nim jeszcze nie latałem z braku czasu, ale na szybko sobie go, tak, wsiadłem sobie w kokpit i popatrzyłem, co tam działa i rzeczywiście jest dosyć dobrze. Także myślę, że może jakiś odcinek będzie przeznaczony temu samolotowi, zobaczymy. A tymczasem się pobiera. Także czasami warto poszperać w internecie, tudzież pooglądać YouTube'a, można natrafić na bardzo ciekawe strony. I raczej ciężko ją znaleźć, chociażby dlatego, że jest po francusku. Tak, ale tu mamy dosyć fajny samolocik, taką perełkę, więc możemy sobie też tutaj różne samoloty pościągać. Dobrze, paczka się pobrała. Tym razem rozpakuję sobie 7-Zipem na przykład. Dam wypakuj tutaj. Tak, jest Citation X. To wygląda na prawidłową nazwę katalogu.
teraz Flight Geara musimy zrestartować, żeby ten samolot pojawił nam się na liście. Więc uruchomimy jeszcze raz i tak, jest nasza Cessna dodana też na liście. I możemy teraz nią latać, tak, oczywiście. Także jak widzicie, sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy dodać sobie katalog, w którym trzymamy nasze wszystkie pobierane samoloty. Jedyne, na co musimy uważać, to oczywiście nazwa tych katalogów, które czasami trzeba edytować i pozmieniać, żeby były prawidłowe. Także mam nadzieję, że już nikt nie będzie miał problemów z instalacją dodatkowych samolotów. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć Wam!